Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek dla graczy Gambias Eros V2. Jest to headset kosztujący jakieś 280 zł, charakteryzujący się tym, że posiada 50 mm przetworniki, jego pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz, dynamika na poziomie 108 dB i oporność na poziomie 32 Ohm. Co jeszcze jest ciekawego, te słuchawki potrafią generować także wirtualny dźwięk 7.1 dzięki oprogramowaniu. Co jest ciekawe, już Wam pokazuję, podłączyć do komputera możemy je na dwa sposoby. Ze słuchawek wychodzi przewód w oplocie, który jest dość miękki, a przewód ten zakończony jest wtykiem mini jack 3,5 mm czteropinowym, czyli możemy korzystać z tych słuchawek także na przykład przy smartfonie. Co nam to daje? To, że możemy sobie te słuchawki bezpośrednio wpiąć do karty dźwiękowej w komputerze lub jakiegoś zewnętrznego wzdaka, cokolwiek tam mamy, i jakby poprawić troszeczkę jakość dźwięku, korzystając z tego urządzenia, które mamy. Tak więc to jest fajna rzecz, ale jeśli na przykład używamy tych słuchawek na laptopie, gdzie mamy słabą kartę dźwiękową, lub po prostu chcemy skorzystać z tych wszystkich funkcji sterowników 7.1 driverów, to wtedy musimy sobie podpiąć to. Tak jak widzicie, jest przedłużenie na USB, zamiast tego mini jacka wtykamy sobie tutaj. I to jest taki pilot, a jednocześnie układ dźwiękowy. Mamy tutaj cztery przełączniki. Jest to wyłącznik mikrofonu, głośniej, ciszej i wyłączenie dźwięku całkowite. A te przyciski, jak słyszycie, klikają dość głośno, natomiast spełnia to jakby nie było swoją rolę. I podłączając tym do komputera możemy korzystać z mikrofonu na komputerze, z oprogramowania, z dźwięku 7.1 i kilku innych fajnych opcji. Zobaczycie to sobie w teście dźwięku. A teraz rzućmy okiem na same słuchawki. Jak widzicie, sama konstrukcja słuchawek przypomina słuchawki na przykład firmy AKG czy SteelSeries Siberia. Jest taki sam system dopasowywania się automatyczny. Zaczynając od pałąka zewnętrznego, są to twarde rurki zabezpieczone plastikiem. Potem mamy pałąk wewnętrzny, ekoskóra, logo Gambiasa. To się też tam wygina w te strony i reguluje się to w taki sposób, że po prostu dopasowuje nam się do głowy, jakie zakładamy. Bardzo fajny system, prosty, ale jednocześnie funkcjonalny. Następnie mamy błyszczący plastik niestety, który łapie odciski palców, chociaż z daleka wygląda naprawdę świetnie. Jest mniej praktyczny w utrzymaniu, natomiast całe te obudowy są dość masywne. W środku mamy coś, co przypomina skórę węża, w ogóle całość to tutaj przypomina kobrę. Mamy logo Gambiasa, logo Erosa. Następnie muszle, które są także dość ruchome we wnętrzach. Tutaj mamy dość miękką gąbkę. Jest tego dość dużo, więc komfort jest całkiem niezły. Izolacja pasywna jest przeciętna, ani jakaś dobra, ani też nie jest zła, ponieważ o dobrych kilka decybeli te słuchawki nam wygłuszą hałasy świata zewnętrznego, czyli pozwolą się skupić na grze. Co do komfortu, jest ok, przestrzenie są na tyle duże, że sporo graczy zmieści tutaj swoje uszy. Moje nie do końca weszły, ponieważ troszeczkę słuchawki mi uciskały dolną część uszu. Ale generalnie komfort w nich jest naprawdę niezły. Ważą niecałe 300 gram, a jeszcze nie powiedziałem Wam, że te słuchawki podłączyć możecie też do PlayStation 4. No i kolejna cecha, mikrofon, jak widzicie, przypięty na stałe co prawda, ale jak go sobie złożymy, to zobaczcie, praktycznie go nie widać. Dopiero jak się przyjrzycie, widać, że jest tu jakiś mikrofon, więc jest dość dyskretny. Dogiąć go sobie możemy do ust i wszystko tutaj fajnie. Natomiast jakość samego mikrofonu jest bardzo przeciętna, za chwilę też sobie go posłuchacie. To by było na tyle, jeśli chodzi o konstrukcję tych słuchawek. Jakość wykonania jest dobra, komfort jest troszeczkę lepiej niż dobry, natomiast brakuje jeszcze trochę do ideału. Ok, moi drodzy, wpierw przetestujemy sobie słuchawki podłączone mini jackiem do telefonu. Rozpoczynam w tej chwili nagrywanie. Już w tej chwili mój głos możecie słyszeć nagrywany mikrofonem słuchawek Gambias Eros V2. Ok, myślę, że jako taka próbka to będzie wystarczające. Ok, w tej chwili nagrywać będziemy z komputera. Ja troszeczkę w międzyczasie będę bawił się funkcjami. Będę Wam mówił na bieżąco, co i jak robię. Zaczynamy. Dobrze, w tej chwili nagrywam już głos. Nie mamy na razie żadnego podbicia. Teraz zwiększam czułość mikrofonu. Nie zwiększyłem czułość mikrofonu. Myślę, że nagrywa się to teraz głośniej.
Mam jeszcze drugą opcję, zaznaczam ją teraz, ale myślę, że to w żaden sposób nie wpływa na jakość tego dźwięku. Teraz zobaczymy sobie opcje tutaj programowe, czyli echo mikrofonu, coś takiego jest. Możemy włączyć też Magic Voice, czyli fajne efekty. Efekty. W tej chwili będę mówił jak potwór. Teraz. Jako jakaś śmieszna postać rysunkowa na przykład jest też opcja, żeby zamienić Się w prawdziwego mężczyznę, albo można sobie poudawać troszeczkę kobietę. To widzieliście już też w testach innych słuchawek, które korzystały z tego oprogramowania. No i moi drodzy, pora na podsumowanie. Gamdias Eros V2 to ciekawe słuchawki, nie pozbawione oczywiście wad, ale posiadające sporo zalet. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to nadają się bardzo przeciętnie, ponieważ są to słuchawki skierowane dla graczy i da się posłuchać muzyki, ale jakość tego dźwięku nie zadowoli bardziej wymagających słuchaczy. Więc do posłuchania jakichś MP3-ek z komputera nadadzą się. Mają całkiem mocny, ciepły bas i dość wyraźne środkowe pasma. Natomiast generalnie do muzyki są bardzo przeciętne. Za to w grach spisują się o niebo lepiej i naprawdę jest fajnie. Tak w trybie stereo, jak i 7.1. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego całego 7.1 wirtualnego czy rzeczywistego. Natomiast słuchawki bardzo dobrze oddają pozycjonowanie i efekty w grach też są naprawdę przyzwoite, mocne. Można się w tą grę fajnie wczuć dzięki używaniu tych właśnie słuchawek. Poprzez właśnie ten mocny dźwięk, poprzez dość dobrą izolację dźwięków z zewnątrz. Więc plusami na pewno jest konstrukcja, komfort i dwie możliwości podłączenia albo przez mini jacka, albo przez układ dźwiękowy USB. Minusy: przeciętny mikrofon i troszkę błyszczącego plastiku. Poza tym wszystko myślę, że w jak najlepszym porządku. Tak więc jeśli chcecie dowiedzieć się o nich jeszcze więcej, zapraszam Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Tam dużo szczegółowych informacji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!